Państwa chciałbym w paru zdaniach przedstawić swoją ocenę, ocenę realizacji tych zapowiedzi, o których mowa i w środowisku Platformy Obywatelskiej, ale i w środowisku mieszkańców Szczecina, które te zapowiedzi były elementem kampanii wyborczej przed 4 lat. Proszę Państwa, te zapowiedzi to po pierwsze objęcie miasta planem zagospodarowania przestrzennego. To udało się. Szczecin jest na 3 miejscu pośród miast wojewódzkich naszego kraju. Przestrzeń objętą planem. To blisko 60% zorganizowane. To uchwalenie najważniejszych kluczowych planów dla naszego miasta. Po pierwsze plan Śródobrza, po drugie plan lotniska Dąbry. Te plany były tworzone ponad 14 lat. W tej kadencji to się udało i w tej przestrzeni należy zaliczyć te plany do sukcesu. Dziś wszystkie problemy inwestycyjne, z którymi trzeba się szczęście, są rozwiązane. Naszą zapowiedzią było stworzenie ze Szczecina Europejskiego Centrum Usług. Szczecin miał bardzo niewiele podmiotów prowadzących działalność w sferze bio. W tej kadencji uzyskaliśmy globalną firmę Credit. Kolejną globalną firmę to Coloplast. Rozwija się przestrzeń firm informatycznych, Dieto. Rozwija się Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Park Pomerania, który już za parę dni otworzy swoje powoli. Doskonały minister doprowadził do działalności przez podmioty szczecińskie, szczególnie te małe. Naszą zapowiedzią było przybliżenie Szczecina do Berlina. Tutaj również zrobiliśmy wszystko, co było możliwe. Dopięliśmy modernizacji sieci kolejowej do granicy, która była realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Mamy biuro kontaktowe w Berlinie, a nasza współpraca z niemieckimi sąsiadami układa się parę razy lepiej niż w kadencji poprzedniej. Siadamy jeszcze sporo wyzwań, ale ta podstawowa ścieżka została otwarta. W kolejnej kadencji może być mądrze i dobrze kontynuowana. Zapowiadaliśmy stworzenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Niestety nie powstała rządowa ustawa, która miała nam tą współpracę jeszcze lepiej umożliwić. Ale funkcjonuje cały czas Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizuje ważne projekty dla tej przestrzeni. Planujemy wspólne rozwiązania w sferze urbanistyki, w sferze komunikacji. Działa platforma edukacyjna już w internecie. Są przygotowywane inne rozwiązania, jak choćby te dotyczące przestrzeni wspólnego gospodarowania odpadami. To już się dzieje i to jest pierwszy krok do tego, aby w przyszłości ta współpraca nabrała jeszcze bardziej realnych i praktycznych kształtów już w ramach ustawy metropolitalnej, którą wreszcie polski parlament powinien przyjąć. Zapowiedzieliśmy bezpieczny Szczecin. Bezpieczny Szczecin to system monitoringu, który powstał w tej kadencji, to dodatkowe patrole, to modernizacje komisariatów, które od 10 lat nie były robione, to zakupy nowych radiowozów, to wreszcie pozyskanie kompanii patrolu prewencji, która zasiliła w znacznej części wakaty tych podstawowych policjantów, którzy patrolują nasze ulice. Wspieraliśmy Straż Pożarną w zakupach ważnych wozów, które są już w wielu przypadkach bardzo zużyte. Ten punkt programu uważam za jeden z najważniejszych i naprawdę realizowany z dużą determinacją. Zapowiedzieliśmy pracę przy budowie obwodnicy zachodniej w Śródmieściu. Decyzja co do budowy obejścia zachodniego miasta Szczecina przez nas została podjęta. Stworzyliśmy studium wykonalności, przesłaliśmy wszystkie dokumenty do Warszawy. Dziś w ręku ministra infrastruktury, w ręku parlamentarzystów leży to, czy to zachodnie obejście, bardzo potrzebne Szczecinowi, bardzo potrzebne ulicom, będzie mogło być realizowane. Mimo kłopotów i trudności z przepisami środowiskowymi, uruchomiliśmy kolejne etapy obwodnicy śródmiejskiej. Firmy już są praktycznie na pracy budowy. Będziemy te inwestycje drogowe kontynuowali. Mieliśmy szereg innych inwestycji drogowych, ważnych dla Szczecina. Takie mosty, jak przygotowanie inwestycji na ulicę Struga, jak rozpoczęcie trasy północnej, która już jest budowana. To wszystko z całą pewnością będzie poprawiało standard komunikacji miejskiej w Szczecinie. Zapowiadaliśmy zabudowę Śródobrza. Udało się wypalić plany po wielu latach.
są pierwsi inwestorzy, pierwsze pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa pierwszego kierowca przez firmę SB, czyli inwestora. To pierwszy krok, aby Oczy stało się nowym sercem Szczecina. Ten proces będzie trwał, ale temu będą sprzyjały nasze modernizacje nabrzeży, budowa na łaszczowni, nasze inwestycje, nasz program edukacji morski, coraz więcej młodych Szczecina. Żeglarstwo staje się naszą marką. Marką postrzegamy już nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Obiecaliśmy nowe obiekty sportowe, co wygadaliśmy do centrum sportowych, stadiony i niedźwiedzie. To jest realizowane. 42 nowe obiekty sportowe powstały lub powstają w tej chwili w naszym mieście. Całej bazy sportowej w Szczecinie. To naprawdę skok w przyszłość. O parę dziesiąt albo parę naszych przynajmniej lat. Budujemy basen. Basen będzie miejscem do zorganizowania mistrzostw Europy pływania. To ogromny sukces. To wyróżnienie dla Szczecina, ale to powód drugi, bo ten obiekt jest najlepszy. Ale widzieliśmy to, już wybraliśmy wykonawcę tej kary. Proszę Państwa, mówiliśmy o uzbrojaniu hektarów. Dokonałem ostatnio podliczenia tego, co się udało zrealizować. W trakcie tej kadencji dwóch poprzednich lat, czyli roku 2005 i 2006, w ramach programu samego programu USPA udało się uzbroić 650 hektarów terenu. Wodę, kanalizację, to co jest niezbędne do inwestowania. Sam Wydział Inwestycji Miejskich uzbroił ponad 105 hektarów nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje. Zarówno te mieszkaniowe, jak i te, które mają charakter komercyjny. To na pewno sukces, to na pewno duży krok do przodu. I ostatni punkt naszych zapowiedzi to stworzenie marki szczecińskiej szkoły. Tutaj cyfry mówią same za siebie. Jeżeli chodzi o inwestycje w oświacie, zwiększyliśmy nakłady o 3000 zł. Kiedyś wynosiło one niespełna 3 miliony, w tym roku wynoszą grubo ponad 100 milionów złotych. To nowe dachy, nowe hale sportowe, budowa pierwszej od wielu, wielu lat nowej szkoły w Szczecinie, to modernizacja kuchni, toalet i nie tylko infrastruktura, bo nasze inwestycje w programy jakościowe, programy wspierające pracę z młodzieżą trudną, programy językowe, to ogromna szansa dla szczecińskiej młodzieży, tak aby podnosić jakość naszego kształcenia, aby nasza młodzież była coraz bardziej konkurencyjna. To tylko skrótowe przedstawienie tego, co w ramach zapowiedzi zgłoszonych przeze mnie i przez Platformę wydarzyło się w ciągu 4 lat. Pozostaje na pewno pewien niedosyt, bo nie wszystko się udało. Ale tak w życiu bywa. Bywa tak, że pewne projekty przesuwają się w czasie, ale o nich nie zapominamy. Takim projektem na przyszłość jest choćby budowa stadionu, do którego jesteśmy już przygotowani. Mamy miejsce, mamy studium wykonalności. Dziś właściwie od tylko decyzji Rady zależy, kiedy ten projekt może zostać wdrożony. Proszę Państwa, byłem poddany ocenie, a zatem ja mogę ocenić współpracę z naszej polityki. Chciałbym w tym miejscu przed urzędem podziękować za tą współpracę Rady Klubu Platformy Obywatelskiej, bo była to grupa osób, które z całą pewnością rozumiały, jak ważne kwestie są podejmowane właśnie w tym budynku, właśnie na tej Radzie, jak wiele problemów Szczecina możemy wspólnie rozwiązać. Ponad 1200 uchwał podjętych przez tą Radę. To niewątpliwy sukces i za to należy radnym, szczególnie radnym Klubu Platformy Obywatelskiej, bo to ich głosami te uchwały przechodziły. Chciałem serdecznie podziękować.
i muszę niestety ocenę negatywną ustawić swojej współpracy ze strukturami podjazdowymi na formę obywatelską. Tutaj wiele pozostaje do życzenia. Ostatnie półtora roku były bardzo trudne, szczególnie sprawą osoby przewodniczącego na trasę. Myślę, że wiele energii szło tutaj na próżno, że wiele problemów łatwiej by się rozwiązywało, gdyby po tej stronie również było zrozumienie dla tej specyfiki, w jakiej funkcjonuje urząd, w jakiej funkcjonują rady. Przed nami sobota, więc dzień, w którym Platforma Obywatelska podejmie decyzję o wyborze kandydata na prezydenta miasta Szczecina. Ja do chłopu daję się z projektem kontraktu dla Szczecina, projektem działań merytorycznych, które powinny być kontynuowane i podejmowane w kolejnej kadencji po to, aby Szczecin mógł rozwijać się jeszcze szybciej. Wierzę w to, że osoba nowego przewodniczącego, pana Piotra Gawłowskiego, jak i Rada Regionu podejmą słuszną decyzję w tej sprawie, że ocenią to w sposób merytoryczny i bardzo profesjonalny, bo to może odbyć się z korzyścią dla mieszkańców Szczecina i dla rozwoju naszego miasta. Wierzę, że taka szansa istnieje i bardzo na to liczę, bo myślę, że to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać w kolejnej czteroletniej kadencji.